Jak ja już coś wyhaczę, to jest naprawdę piękne. Tylko niestety sprzedany. Przedupny. Przepiękny. Z bajerami. Szkoda, że sprzedany, bo znów się spóźniłem, ale czasami jestem pierwszy. Jak przychudzę na przykład. Ten sprzedany, widzę, mi zlecił poszukiwanie talizmana. Sprzedany niestety, ale ja tu je widuję co jakiś czas. Te medaliony, że tak się wyrażę. Medalion to nie żarty. Znajdziemy widzu medaliona, jak trzeba. Chłopie grają w piłę. Japońska klasyczna elegancja w takiej oto odsłonie. Jakieś CRV, HRV nowe w automacie. Na pół skórce z telewizją satelitarną i z różańcem turecko-libańskim. HRV-ka jednak. Czy takie bryki już są na placach? Gdyby pan Roman sobie nie pomyślał w ogóle. Takie jest to oczywiste, takie są oczywiste. Te inne są oczywiste, ale... Takie? Tak. W automacie ja szukam czego? Szukam rawki, czy ja szukam czegoś innego? Takiej szukam, chwileczkę. Tylko to jest w dieslu. 7-8 tysięcy w benzynie. Ja szukam chyba dwudrzwiowej. Zaraz zapytamy, co to jest za ptica. 56 numer. Patrz, jaki stłuściały tłuścioch. Nie? Czy coś? Szukam dla widzów jeściny, ale nie to, nie to, bo tu widzę w kącie. A! W kącie zupełnie to gdzieś przy oponach pod lasem zaparkowany koło starego okulara. Mówi, ja tu sobie postoję, bo tu jest fajne miejsce. Nikt mnie tu nie zaskoczy w kąciku. Co wy na to? Niedźwiadki polarne? No, siedzonka zwyczajne, takie zwyczajne, niezwyczajne. I słuchajcie, 20 tysięcy euro. Za komplet felk. I wydechów żądają. Taki żart pana Romana. Może wiejski, ale jest. Piękne? Właśnie, idę dalej. Bo się mi to słabo zrobiło w tym kącie. Ktoś tam pytał z widzów o ten podwyższany 4007. Dziabnięty tutaj. Manualne, siedzonka grzane, telewizorek. Środek jak z Mitsubishi, chyba Outlandera. That is diesel? 15 rok, 12900, wyobraźcie sobie, kamera. Manualna. Telewizor. Przebiegu nie pamiętam, ale już tu nasi zagrzebali. Ma coś tu w usterkach? Nie ma nic. 12,9, 15 rok. Dobrze wygląda z Kubana. Z cyklu szukamy dla widzów małe miejskie dla córek. Trafiłem w zagłębie małych miejskich. 9 rok. Na kółku ładnym, dosyć czyste w pierwszym lakierze, pół skórce siedzonko. Jak zwykle delikatnie proszę ja was. Myślałem, że to Navio to jest tylko klimatronik. Cena mi się zgadzała, ale córka woli, proszę państwa, co woli? Woli Fiestę, cholerę. No i wyślemy to, zobaczymy co powiedzą państwo szanowni. Dobra, tu jest jakieś panie, jak znam, takie coś z nawigacją? Notę, proszę was. Tam wrzaszczy. Zawarte. Kleine Navigation, Krzysztof, kleine. Co ty, Boziu, kochany, tu stoisz, tak patrzysz na moje pośladki, jak się wypinam. Mikro. Taka 9.5 chyba. Fokus, stop, szukam automata. Aniele Boże, stróż mój, oby to był automat. A ty za, niestety. To ja też, to ileż tych automatów jest? 5 na świecie. Witka, jak już wymyślisz na to temat dla mnie, to naprawdę aż boki zrywać, pani szanowna, boki zrywać. Swift. Ma pęknięcie drobne, ale fajny kolor. Fajne kółko. Szkło na dachu. Świetnie niebo widać. Łatwiej modlitwy w szklanych dachach przechodzą. Słyszycie Abdullaha gada? Mój kumpel. Ze szkoły średniej. Tu
Tutaj sobie tę kolekcję oglądałem przed momentem. Tylko od tyłu, że tak się wyrażam. Przejadę po tych Ach, jednak zahaczyłem czymś. Wertepy mają sakramenckie po tych remontach tutejszych. Muszę lekko po skosie cisnąć. Zahaczę czy nie? Czy to jest poliftowy? Szukam dla widzów 2 litrówki, stop. Na nowej lampie. Na szklanym. Ty nie wyrzucie, widzę, nie chcę skóry. Reszta by się zgadzała. Idę pytać o cenę. Są parkujące, cuda różne robi, ceny jeszcze nie znam. Meganka. X1 na wypasie. Ale droższe o 4000 euro. Powiedzcie mi, BMW daje taką dermę, naprawdę. Jest mi normalnie za BMW wstyd. Kiedy, że kształt fotela jest jak wersalka w 78 u mojej matki. U waszych matek też zresztą, cwaniaczki. I taka kuźwa derma, która pęka. Cera ta normalnie. I droższe o 3500 euro niż to, co kupiłem ostatnio państwu szanownym. To jest rog inny. Wyjątkowo piękny Fusion, wyjątkowo piękny. Wspaniały, przepiękny. Przepiękny, przeczysty, przefajny. Sprzedany niestety. Ten jest ciut za drogi. Ten jest sprzedany. Rezerwacja. No wiecie, to się rezerwuje. 8 tych przebiegów. Są i takie perły z lamusa. Jak zobaczę zawsze Volkswagena, zawsze do niego przychodzę, ale nie o tego mi chodzi. Kumacie temat? Special, special. Mówią, że GT wbijam gałą do środka, szyba w prądzie. Siedzisko GT, klamka wyrwana jak zwykle. Tam taki kutasik się wycierał. 2 klucze w środku. Dlaczego w środku? Jak miał klimę, to wiecie, z przyjemnością. Ale i tak w tym stanie, GTK mieć, a nie mieć. Na korbkę zaślepka, czad, lustro w prądzie. Szyber, czarny podsufit. Pytam o cenę, bo wiecie, są rzeczy... Wisi, podsufit troszkę wisi. Są rzeczy na świecie niezastąpione. I które się już nigdy na taśmie produkcyjnej nie powtórzą. To jest między innymi zwykły 5-drzwiowy Golf GT 2. Rocznik ciul wie jaki. Ale jak jest z pełną szybą, to jest po 90 roku. Pytam o cenę. Elo. Troszkę mu tu klarek. To była taka naklejka, pamiętam, taka szaro-szaro-bura. Ale nie jest katastroficznie, powiem wam. Idę pytać, może akurat. I znów mnie zmylił, bo prywat mówi. Prywatny jego. Nabył gdzieś, cwaniak nie odda. Poczekaj, aż będzie kosztował 100 tysięcy, stop. Szare. Aż będzie kosztował 100 tysięcy euro funtów. A ja się już tam czaiłem, kuźwa, niczym pantera do skoku. Żeby go zczochrać niczym bobra. Mającego swoje żeremie nad notecią. Szukamy dalej czegoś fajnego. Fajnego mówię, fajnego. Tutaj jest placek z wybitnymi tematami tanimi. Od, poprzez, aż do. Rzędy niekończących się tanich pojazdów. 5 drzwi, stop. Nie ma kółka, szkoda. Próg pogięty delikatnie, a szkoda. Ale przy very good cenie. Ta wajcha odbiegów, powiem wam, jak w dzikim, rączym rumaku. Taki z każdej strony lekko uchlaśnięty, to nawet przy niskiej cenie takie auto nie kupię dziewuchom. Bo później to auto ma tata wręczyć, ale tata powie, na co, 2 miesiące u lakiernika, daremski patałachu. Spaściłej sprawa, ale. Był ktoś z was matali na Krecie? Matala jest na południu Krety, jest to
Byłe miasto hipisów, którego się nigdy rdza nie ima. Ale BMW-czek się, jak widać, imnęła niektórych. Matali wszystko w kwiatach. Podłogi zapisane, zarysowane kwiatami. Podłogi, asfalt, deptaki, chodniki. Dobra, koniec pieprzenia, do roboty. Mamy talizmana w końcu, 16 rok dla widza. Cena się zgadza, wypas również, a widzu nie odbiera. Sam parkuję, tylko nie ma szkła na dachu. Ładne kółeczko. Tarcza po serwis, kubaniutka. Było to na lusterku, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Chciał być w automacie. Ta skóra to jest skóra, to nie jest dermak, proszę ja was. Z BMW. A Golfa, że mi nie sprzedał. Przeogon, przeogon, czekajcie. To jest dzwoni. Wiecie, że taki Versatis to jest silnik 1.5. To jest, uwaga, moc. 110 koni. No. A znaczek for control na słupku. Widzu mi wyjaśnił, to nie jest na 4 for control, proszę ja was. Motion Quattro Turbo Denderenden. Tylko to jest tylna belka skrętna, jak w starych Toyotkach bywało. Bardzo przyjemna rzecz, ale naklejka też niezła. Lecę dalej. Mam dla widzu, poszukam na parksuniku przodu 1.9 DCI, DDD, DCI, HBDP. Mam na skórce. Mam na być może nawigatorze. Tylko nie ma chopa w budzie. Parksunik przód, ksenon, kółko. Kiedy spiszę numer z budy, dowiemy się, co kosztuje. Janusza, wejdziecie? Po mnie język niemiecki perfekt. Wszystko zaraz się dowiemy o temacie. Pozdro. Ale chwilunia. Jest OPC. Nie ma zaślepki, ale jest parktronik. Ta granatowa rozpala się i gaśnie. A OPC, nic nie brakuje. Tylko dlaczego OPC jest OPC? Ma 220 nakulane. Guma też fajna. Znaki są. Półskóra jest, nawigator prawdopodobnie. Nic tam nie widzę. Parksunik odłączany, siedzisko grzane. W tamtym nie było okuś, bo to są zapasowe zimy, bardzo ładne. Wyślę widzu. Stąd podobno nic się nie dzieje złego. Samo to kosztuje 200 na Allegro, żeby sobie nie poharatać. Delikatnie, delikatnie, naprawdę subtelnie można lakierem babskim do paznokci pociągnąć. Fajna. Widz się mieści. Czy jest roleta? Fakt, nie widzę. W tamtej nie było rolety, widzę, ma teraz brak rolety, uczulenie. Jak nie ma w tej, to da nam z niebieskiej. Zaraz nie wiem, zobaczyć z niebieskiej, czy jest roleta. Chwileczkę. Dzień dobry. Jestem z Kobry, Kobry. Wiesz, to jest zajebiste, kolor piękny. Rozpala się i gaśnie, mówi pan sprzedawca. Tu roleta, jeszcze nie ma kłopoty, mamy roletę. Proszę, gdyby widzisz tam tą zaakceptuję, machem. Tam odpala i gaśnie 1.9. No dobra. Bo widzisz, da mi zaliczkę na talizmana, ale mówi, w sumie to byle co, weź, byle było w automacie. Może być Mondeo. Byle było w skórze, wiesz, wypasione grubo. Byle co, naprawdę, ja byle. A widzę gramaturę, jak się różni od zderzaka. Błotnik, ile mniej jest perły. Czyżby był psiknięty? Ja mówię, widzę, czym jeździł. Idę po tych starych ryjkach. Tylko nowe bryki wyglądamy. Z sentymentu. Ale poza tym, to już sentyment mi jakby minął. Ale tu mi powrócił. Siedzonko fajne. Ale jest też karbon na dachu, nie wiem, czy państwo zauważyli. Szlak trafi, jak ładnie. Po pierwsze, kto wtedy się urodził, to wie, że w tym jeździli prezydenci. Prezydenci, ministrowie i Tokyo Drift 1. W tym jeździło. A dajcie szansę. Bo trafiłem w takie miejsce, że Tokyo Drift 1 to jest wszystko nic. Sąsiadka. Kumandeiros, majtkowy kolor. To się wszystko, zobaczcie. Ślinka. To się wszystko poleruje. Pod ślinką się robi takie coś. Stary numer. Że majtkowałem to zwykłą tempo pastą do błysku.
Pozdrawiam Arka Pałosza, któremu robiłem kalibrę. Paston tempo. Mamy kolejną weksel w automacie, to widzę, że sobie nie życzył. Mówi zaremski, huncwocie. Ani z takim hakiem, ani z automatem nie brygnie. Jezus, moja noga nie przywozi. Dobra, dobra, mówię. Nie ma co skokać. Co to jest za golf? Nie pamiętam. A to Signum jest, a Signum. Pytacie o Tolko, tu jest chyba 2-2 raczej, bo dziur z tyłu. Jak długi murzyna, przepraszam. Żarcik taki może nie jest zbyt wesoły, ale akurat tak mi wyszło, jak pijanemu z rozporka teraz. Auto batmańskie. Na świeżo, póki pamiętam, ta biała Celica 1000 euro żądał pan kolega. Ciekawe. Może miała coś do roboty, ale paliła, mówi, idealnie benzynka. Łatwo obserwować, że rurka prosta mówi o benzynie raczej. 2,8. Jak ktoś lubi. To 2,8 takie fotele to jest coś naprawdę eleganckiego. Podobnie jak tu Clio RN. Ratujmy Nowaka, taka wersja. Pozdrawiam wszystkich Nowaków przy okazji. Tak mi się skumało. Dosyć ładna na ładnym kółku. Brudna. Świeżo przyjechana z delikatnym bijatkiem. Czego miał właśnie już wyjątek? Automatyczna skrzynia biegów. No. Może komuś Alfred. Lecę dalej, bo się naprawdę ciemno robi. Czy to jest to Audi, które ma grill, kratkę z Kameya? Ja już tłumaczyłem wam, co znaczy z Kameya. To same, które były naklejki Rigger Tuning. No właśnie z tego Kameya. To nie jest celownik, to jest dzyndel do tyrania maski. Tutaj specjalnie Kamej zrobił dziurę, żeby nie kombinować za dużo. Oczywiście smart jest o tyle krótszy jest od 206. A też to króciutkie takie. Marianowe Królestwo. Tak Marian porozwijał tematy. Takie lasko mnie kupił, no przecież kurka wodna. No. Swoim bym takiego nie kupił. Jest ekipa ze Szczecina. Od Krzysztofa Jarzyny. Do roboty my dzisiaj przyjechali tym, jak się on nazywa, kupejkiem. Busów trochę nabiło, jak widzicie. Są miejsca, gdzie busy stoją strategicznie. Są nawet, że tak się robi, w pół skórek, jak widać. Ale bus musi mieć kultową dziurę. Busy takie, śmakie, głównie owakie. Aż tak głęboko. Na lampie nowszej, najnowszej i nieco starszej. Obok śmietnika jest Golf jedyneczka. Dlaczego z hakiem? Jakby to była jedynka, to bym brał. Tylko lala została. Dobra, jeszcze kilka kroków i dosyć tego będzie. Ktoś pytał ostatnio piękną trójkę. Benzyna czy automat? Benzyna, manual czy automat? Rocznik mojej mili 14. Namiar na pana budkę jest. Nie po to mówię, że jest namiar, żebyście potem namiar ode mnie wychciewali, po prostu ja go mam. Ja to jestem jakby oprowadzaczem, dziękuję. Nawet można powiedzieć kustoszem. V60D3. Patrzcie, jakie ładne przejście z koloru w kolor zrobiono. Uważam, że dupny. Bomba jest. Nie wiem, jaki rok to jest, ale taka jest cena, że 4x4 Subar. Pan Roman nabędzie raczej. Nasz kiełku. Pan Roman teraz tu nabędzie fajną sztukę, że ona mnie w domu zatłuczy, ale wiecie. Badamy temat. Nie chcę startować rozrusznik, spójrzcie na silnik, bo
Wiecie, o co chodzi, nie? To jest Subaru. Dobra, tu jest puła, tu jest wszystko. 8 dych na kulane Subaru. Podnośnik, kurwa, oryginalny. Hak w takim Subaru. Co on tu tarmosił ze sobą? Jak ktoś chce, to sprzedam komuś. Naprawdę śmieszne auto. W automacie. Żartuję, żartuję, nie wziąłem. Nie wziąłem, bo czaję się na tego z dwoma rurami. Świec 4. A też go nie wezmę. Taki automat śmieszny, tylko że pan jednak cenił zbyt dużo. Kwestia była nie do gadania. Tak zwane przejęzyczenie. Lecimy do domu. Do następnego wejścia. Czołem. Halo. Czołem, cześć. Jadę. A panie sobie zrobiły przerwę. Bo panie jadą. Z pieskami. I co wy na to z tymi pieskami, że można na przykład 12 osób jechać w aucie jednym? Jeżeli licząc pieska jako osoba. Jeszcze dwóch było osobników, czy trzech poszło na stację benzynową w celu posiłek zażyć. Chyba że pod pedigree poszli skubańcy. Waldemar Morawiec ze szkoły w Szczytnie. Waldek, powiedz nam tutaj, co panowie mówili. Waldemar Morawiec ze szkoły w Szczytnie. Otóż na stołówce firmowej umawiali się na palenie akt operacyjnych. Haha, kultowy film oczywiście. Pysy. Pozdro 600. W miejscu mi nieznanym.